Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu w Delegaturze NIK we Wrocławiu. Tematem dzisiejszego briefingu będzie omówienie i przedstawienie wyników kontroli, utrzymanie i rozwój miejskich sieci infrastruktury rowerowej. Witam serdecznie dyrektora tutejszej delegatury, pana Marcina Kalińskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie pana Krzysztofa Całka, wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz witam serdecznie Łukasza Cieślaka, głównego specjalisty kontroli państwowej, także z tutejszej delegatury NIK we Wrocławiu oraz koordynatora całej kontroli. Dzień dobry. Szanowni Państwo, po omówieniu wyników kontroli będziemy do Państwa dyspozycji, będzie można zadawać pytania, ale również jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o nagrania indywidualne. Poproszę serdecznie o zabranie głosu pana dyrektora. Kontrola ta stanowi istotny obszar zainteresowania NIK ze względów społecznych, ale i praktycznych. Infrastruktura rowerowa ma wpływ na funkcjonowanie w mieście nawet tych, którzy z tej infrastruktury nie korzystają. Dlaczego Najwyższa Izba Kontroli podjęła się takiego zadania? Otóż rower cieszy się rosnącą popularnością jako środek transportu i rekreacji. Obecny jest szczególnie w ruchu drogowym w miastach. W dobie znaczącego przyrostu liczby użytkowników tej formy transportu wyzwaniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poruszającym się na rowerach. Służyć temu powinna m.in. należycie zaprojektowana i zrealizowana sieć infrastruktury rowerowej. Wymaga ona również racjonalnego rozwoju w celu tworzenia spójnej sieci bezpiecznych tras rowerowych, to bardzo ważne, z jednoczesnym poszanowaniem praw innych uczestników ruchu drogowego. W funkcjonowaniu infrastruktury rowerowej w miastach towarzyszyły liczne doniesienia medialne i informacje udostępniane w mediach społecznościowych, w których wskazywano nierzadko na mankamenty i niezgodności. Powyższe okoliczności uzasadniały podjęcie przez NIK kontroli planowej w przedmiocie utrzymania i rozwoju miejskich sieci infrastruktury rowerowej, które to zagadnienie dotychczas nie było w takim zakresie kontrolowane. Prezentowaną Państwu kontrolą objęliśmy 10 urzędów miast i 10 zarządców dróg miejskich zlokalizowanych na terenie 4 województw. W województwie dolnośląskim skontrolowaliśmy Legnicę, Wałbrzych i Wrocław, w województwie mazowieckim Płock i Radom, w województwie pomorskim Gdynię, Słupsk i Sopot, a w Wielkopolsce Kalisz i Konin. Przygotowując omawianą kontrolę, postawiliśmy sobie pytanie, które jednocześnie zdefiniowało cel główny tej kontroli. Pytanie to brzmiało, czy działania podejmowane przez samorządy miast zapewniały prawidłowe utrzymanie i rozwój sieci infrastruktury rowerowej. Ustalenia przeprowadzonej kontroli pozwoliły nam ocenić, że działania te przyczyniały się do rozwoju sieci infrastruktury rowerowej. Nie zagwarantowały one jednak w pełni prawidłowego utrzymania tej infrastruktury, co nie pozostawało bez wpływu na bezpieczeństwo, atrakcyjność i komfort jej użytkowania. Szanowni Państwo, badania kontrolne, które zostały zrealizowane w ramach tej kontroli, zostały podzielone na 3 obszary tematyczne. W pierwszym obszarze badaliśmy to, jak wygląda realizacja przyjętych w dokumentach strategicznych założeń związanych z utrzymaniem i rozwojem miejskich sieci infrastruktury rowerowej. Drugi obszar dotyczył kontroli przygotowania i realizacji przedsięwzięć dotyczących infrastruktury rowerowej w miastach. I trzeci obszar dotyczył kontroli tego, w jaki sposób miasta utrzymują infrastrukturę rowerową, za którą są odpowiedzialni. Wyniki kontroli przedstawię Państwu właśnie w tym modelu 3 obszarów. Pierwszy obszar, tak jak wspomniałem, dotyczył realizacji przyjętych w dokumentach strategicznych założeń. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli ustalili, że wszystkie kontrolowane miasta przyjęły szereg różnych, rozmaitych dokumentów strategicznych, które regulowały w mniejszym lub większym stopniu kwestie dotyczące infrastruktury rowerowej, zarówno w aspekcie jej rozwoju, jak i utrzymania. Dokumenty te były bardzo różnorodne, dlatego że założenia związane z infrastrukturą rowerową miasta przyjmowały przykładowo w strategiach rozwoju, planach zrównoważonej mobilności, strategiach rozwoju miast, strategiach rozwoju elektromobilności, planach gospodarki niskoemisyjnej, czy wreszcie politykach rowerowych.
Kontrolerzy ustalili, że wielość tych dokumentów, a także ich konstrukcja polegająca na tym, że bardzo rzadko, w niewielu przypadkach określano jakiekolwiek terminy i mierniki realizacji tych założeń, powoduje, że tak naprawdę rozwój sieci infrastruktury rowerowej rzadko był oparty o realizację tych przyjmowanych założeń. Wielość tych dokumentów powodowała też również trudności w monitorowaniu przyjmowanych założeń. Miasta w większości nie posiadały danych albo posiadały bardzo ogólne dane dotyczące monitorowania przyjmowanych założeń. W 3 z 10 skontrolowanych urzędów miast posiadano dane w tym zakresie. 4 inne urzędy ogólnie wskazywały na monitorowanie przyjmowanych założeń. 3 kolejne nie zapewniły monitorowania. Drugi aspekt, jeżeli chodzi o dokumenty o charakterze strategicznym, dotyczył obowiązków wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych. Obowiązek ten polega na tym, że zarządca drogi powinien sporządzać w formie odrębnych dokumentów plany rozwoju sieci drogowej, jak również plany finansowania budowy, przebudowy sieci drogowej. W sieci drogowej, co oczywiste, mieści się również infrastruktura rowerowa. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli ustalili, że żadna ze skontrolowanych jednostek nie przyjmowała tych planów w formie odrębnych dokumentów. Przedstawiciele jednostek kontrolowanych wyjaśniali to w sposób następujący. Tłumaczyli, że ich sytuacja, ich plany związane są bardzo ściśle z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, a za przyjęcie budżetu nie odpowiada zarząd drogi, ale Rada Miejska. Zatem nie widzieli celu czy potrzeby przyjmowania tego typu planów rozwoju. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli taki stan rzeczy wskazuje jednak na potrzebę doprecyzowania przepisu ustawy w celu wskazania w nim zakresu i sposobu realizacji tego obowiązku przy uwzględnieniu tych realiów, w których funkcjonują zarządcy dróg, czyli związania uchwałą budżetową. Drugi z obszarów, w którym kontrolerzy prowadzili badania i dokonywali ustaleń, dotyczył, tak jak wspomniałem, przygotowania i realizacji przedsięwzięć dotyczących infrastruktury rowerowej. Tutaj trzeba powiedzieć, że we wszystkich skontrolowanych miastach odnotowano przyrost infrastruktury rowerowej. Ogólnie rzecz ujmując, w okresie kontrolowanym długość dróg dla rowerów zwiększyła się o 17% w kontrolowanych miastach. Długość pasów ruchu dla rowerów zwiększyła się o 26%, a długość dróg dla pieszych i rowerów o 15%. Można zatem powiedzieć, że skontrolowane miasta zapewniły rozwój tej infrastruktury. Kontrolerzy dokonali badania przedsięwzięć pod kątem ich prawidłowego przygotowania, czyli pod kątem realizacji przepisów o zamówieniach publicznych, jak również pod kątem przyjmowanych rozwiązań czy założeń mających na celu ułatwianie poruszania się rowerem po miastach. I tak trzeba powiedzieć, że postępowania z zakresu zamówień publicznych w znacznej części przeprowadzono prawidłowo, wystąpiły pojedyncze nieprawidłowości o charakterze formalnym. Jednak w 3 z 10 skontrolowanych miastach odnotowano rozwiązania, które nie do końca odpowiadały standardom czy też przyjmowanym wytycznym. Jednocześnie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli dostrzegli tę okoliczność, że projektowanie i funkcjonowanie infrastruktury rowerowej w miastach powoduje to, że trzeba uwzględniać również tą historyczną zabudowę, z której składają się polskie miasta. Zabudowa ta nie przewidywała w większości miejsca na infrastrukturę rowerową, co stanowi istotne wyzwanie w celu zachowania tych standardów i wytycznych o charakterze technicznym, które wiążą się z projektowaniem tej nowoczesnej i takiej infrastruktury, z której rowerzyści mogą bezpiecznie korzystać. Przykłady zrealizowanych inwestycji pokazują, że istotnie te inwestycje, które poddaliśmy kontroli i na których przeprowadzono oględziny, spełniają wymogi techniczne, spełniają również wymogi, jeżeli chodzi o oznakowanie, jeżeli chodzi też o jakość. Tutaj przykłady widzimy z Radomia, przykład również z Wrocławia, nowo zrealizowanych inwestycji. Tak jak wspomniałem, miasta nie ustrzegły się jednak i w tym obszarze pewnych nieprawidłowości, chociażby dotyczących nieprawidłowo umieszczonego znaku drogowego, co kontrolerzy wychwycili w Słupsku, jak również przygotowanie inwestycji w sposób nie do końca uwzględniający te miejscowe realia. Widzimy przykład z Gdyni, gdzie droga dla rowerów zostaje
przerwana niejako postumentem pomnika. Rowerzysta, chcąc zachować reguły jazdy zgodnej z prawem, powinien zsiąść z roweru, ominąć ten pomnik i kontynuować jazdę dalej. No, takie sytuacje niewątpliwie nie wpływają pozytywnie na odbiór dokonywanych czy realizowanych inwestycji. W trzecim obszarze, o którym wspomniałem, czyli tym dotyczącym utrzymania infrastruktury rowerowej, podzieliliśmy te zagadnienia na dwie części. W pierwszej części kontrolerzy dokonali analizy dokumentacji, która wiąże się z utrzymaniem infrastruktury rowerowej. W drugiej części dokonano oględzin kilkudziesięciu odcinków dróg w każdym, łącznie w całej kontroli, po kilkanaście w każdym mieście. I ustalenia, które zostały dokonane przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, wskazują na to, że jeżeli chodzi o dokumentację obrazującą stan techniczny, stan estetyczny infrastruktury rowerowej, również kontrolowane jednostki nie ustrzegły się nieprawidłowości. Obowiązkiem zarządców dróg jest prowadzenie przede wszystkim ewidencji drogi, w której odnotowuje się informacje na temat również infrastruktury drogowej. Po drugie, obowiązkiem jest dokonywanie objazdów dróg, które mają na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. I po trzecie, kontrola stanu technicznego. W każdym z tych części obowiązków zarządców drogi kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości. 50% urzędów miast nie dokonywało kontroli realizacji projektów organizacji ruchu, czyli po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na danym terenie nie sprawdzano tego, czy ta realizacja, czyli czy stan faktyczny odpowiada temu, co założono. 60% skontrolowanych jednostek nieprawidłowo dokumentowało objazdy dróg. 40% z kolei nieprawidłowo dokumentowało kontrolę stanu technicznego sieci drogowej, w tym infrastruktury rowerowej. 70% skontrolowanych zarządców dróg nierzetelnie prowadziło książki drogi, czyli te dokumenty podstawowe, ewidencyjne. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili również pewną taką, można powiedzieć, systemową nieprawidłowość, która występuje w związku z tym, w jaki sposób prowadzona jest ewidencja drogi. Ewidencja ta prowadzona jest na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu, które posługuje się pojęciem ścieżki rowerowej. Pojęcie to kiedyś było powszechnie używane. Dzisiaj ustawa Prawo o ruchu drogowym rozróżnia drogi dla rowerów, pasy dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów. Niestety ewidencja dróg prowadzona przez zarządców dróg nie odpowiada tej terminologii. Skutkiem tego w bardzo różnorodny sposób zarządcy drogi odnotowywali istnienie tej infrastruktury rowerowej, skutkiem czego w bardzo różnorodny sposób mogli przedstawić dane na temat tej infrastruktury, którą dysponują. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli takie rozbieżności wskazują na potrzebę dostosowania nomenklatury stosowanej w ewidencji dróg, czyli w tym rozporządzeniu ministra, do tej występującej w ustawie Prawo o ruchu drogowym, co zapewni zarządcom dróg pełną wiedzę i możliwość rzetelnego zgromadzenia danych na temat infrastruktury rowerowej. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzili szereg oględzin odcinków dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, ogólnie infrastruktury rowerowej. Na skutek tych działań stwierdzono w 9 na 10 kontrolowanych miastach nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i estetycznego infrastruktury rowerowej. Liczne nieprawidłowości mogły, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, niekorzystnie wpływać na komfort i bezpieczeństwo korzystania z tej infrastruktury przez rowerzystów. Najistotniejsze nieprawidłowości, które stwierdzili kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, dotyczyły naruszeń prawa, naruszeń warunków technicznych, którym powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa, ale także naruszeń pewnych standardów czy dobrych praktyk, które powinny być stosowane przy utrzymywaniu tej infrastruktury. Najistotniejsze dotyczyły chociażby występowania czy dopuszczenia do występowania roślinności czy innych przeszkód, które de facto uniemożliwiały bądź znacznie utrudniały przejazd przez drogę dla rowerów. Naruszano prawo również poprzez występowanie barier innych obiektów bardzo blisko skrajni, czyli tego końca bariery, końca drogi dla rowerów. To również nie zapewnia komfortu i bezpieczeństwa przejazdu. Nie zapewniano również zgodności organizacji ruchu na skrzyżowaniach z projektem organizacji ruchu. W tym często dopuszczano do tego, że oznakowanie, zarówno to pionowe w postaci znaków drogowych, jak i poziome, to które jest na jezdni, było nieczytelne bądź mylące. Dopuszczano również do niezgodnej z przepisami szerokości pasów ruchu dla rowerów oraz przejazdów dla rowerzystów. Mowa tutaj o przejazdach przez
jezdnie, co również wpływa negatywnie na komfort poruszania się rowerem. Kolejna nieprawidłowość, myślę, że dość istotna, dotyczyła braku spójności, ciągłości tej infrastruktury. Sytuacje, w których droga rowerowa kończy się gdzieś za skrzyżowaniem i nie bardzo wiadomo, dokąd nią dalej jechać. Kontrolerzy stwierdzili również występowanie uszkodzeń, spękań na nawierzchniach dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, jak również występowanie barier, przeszkód, które przekraczają 1 cm. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna przeszkoda, którą może napotkać rowerzysta, to jest właśnie ten 1 cm. Kontrolerzy ustalili w wielu sytuacjach, że tego przepisu nie przestrzegano. W trakcie oględzin kontrolerzy wykonali również dokumentację fotograficzną, którą tutaj chciałem Państwu w pewnej części przedstawić. Widzimy chociażby przykłady z naszych kontrolowanych miast, takie jak sygnalizator świetlny stojący właściwie na środku przejazdu dla rowerów. Ta sytuacja miała miejsce w Kaliszu. Przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany w zasadzie, można powiedzieć, na ścieżce czy na drodze dla rowerów, co również ani dla pasażerów, ani dla rowerzystów nie jest okolicznością pozytywną. Czy roślinność, która z racji swojego usytuowania wymusza na rowerzyście albo opuszczenie roweru, albo jakieś zupełnie nienaturalne przejeżdżanie przez tą drogę dla rowerów. Stwierdzono również to, o czym wspomniałem, czyli tą nienormatywną wysokość krawężników niejednokrotnie. Tak jak Państwo widzą, to jest też przykład z Kalisza. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z drogą dla rowerów wykonaną z kostki brukowej, co również nie ułatwia jazdy po takiej nawierzchni. Czy też to, o czym wspomniałem, oznakowanie poziome pasa ruchu. Tak? No tutaj należałoby uwierzyć, że jest to pas ruchu, ponieważ oznakowanie nie wskazuje na to, ten jego stan jest wyjątkowo niezadowalający. Tak jak wspomniałem, również drogi dla rowerów kończące się w zasadzie w niewiadomym miejscu, tutaj przykład z Legnicy, czy też nawierzchnia tych dróg i pasów utrzymana w stopniu co najmniej niezadowalającym, z jakąś roślinnością, ze spękaniami, to również bardzo negatywnie wpływa na możliwość poruszania się i tak naprawdę na atrakcyjność przejazdu przez taką drogę. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również stany czy rozwiązania, które albo naruszają prawo, albo po prostu niekorzystnie wpływają na poruszanie się rowerem po mieście. Kontrole prowadziliśmy w miastach, więc na miastach się koncentrujemy. Pierwszy taki mankament i sytuacja, którą nagminnie spotykali kontrolerzy, to lokalizacja studzienek, czy też tych tak zwanych studni teletechnicznych, telekomunikacyjnych w ciągu drogi dla rowerów, czy pasa ruchu dla rowerów. To znacznie utrudnia rowerzyście przejazd. A druga sytuacja, tutaj są przykłady z Wrocławia, z ulicy Piłsudskiego i Piotra Skargi, gdzie do szerokości pasa ruchu dla rowerów wliczano również szerokość tak zwanego ścieku przykrawężnikowego. Ten ściek służy do odprowadzania wód opadowych, co zresztą widać na zdjęciu. Powinny te wody spływać do studzienek. Natomiast no, w żadnym razie nie można się zgodzić, że po tej powierzchni rowerzysta może jechać, a wliczenie tego pasa, tego ścieku do pasa ruchu dla rowerów, no powoduje, że faktyczna powierzchnia jazdy dla rowerzysty jest znacznie ograniczona. Takie ustalenia kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli skutkowały sformułowaniem szeregu wniosków, które zostały skierowane do prezydentów miast oraz do dyrektorów zarządów dróg. Najwyższa Izba Kontroli skierowała również wnioski do ministra właściwego do spraw transportu oraz organów wykonawczych miast. Szanowni Państwo, istotna część kontroli to wnioski, które mają służyć wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości, a także zmian w prawie. Izba skierowała wnioski pod adresem ministra właściwego do spraw transportu o podjęcie działań na rzecz określenia zakresu i sposobu realizacji obowiązku opracowywania projektów planów, o których mowa w artykule 20 punkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, mając na uwadze, że podstawą gospodarki finansowej miast są corocznie przyjmowane uchwały budżetowe, oraz o uregulowanie w rozporządzeniu w sprawie ewidencji dróg zakresu danych gromadzonych w ewidencji dróg w celu umożliwienia ujmowania w tej ewidencji elementów infrastruktury rowerowej przewidzianych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
i jeszcze pod adresem włodarzy miast, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie infrastruktury rowerowej. Najwyższa Izba Kontroli skierowała 2 wnioski dotyczące opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących rozwoju i utrzymania miejskich sieci infrastruktury rowerowej w sposób zapewniający rzetelne monitorowanie przyjętych mierników, a także 2 wniosek utrzymywania infrastruktury rowerowej w stanie technicznym i estetycznym, umożliwiającym jej bezpieczne i wygodne użytkowanie. Bardzo dziękuję przedstawicielom tutejszej delegatury za przedstawienie wyników kontroli. Szanowni Państwo, jeśli mają jakieś Państwo pytania, bardzo proszę. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o nagrania indywidualne. Dziękujemy ślicznie.